Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Jerzy Bielewicz, a moim gościem w studiu jest dzisiaj pan Ryszard Czarnecki, europoseł. Panie przewodniczący, dzień dobry panu. Witam pana, witam państwa. Dziękuję za zaproszenie. Chciałem dzisiaj porozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej. Moim zdaniem napięcia w Unii Europejskiej bardzo narastają niemal z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc. Ostatnio takim złym chłopcem do bicia w Unii Europejskiej są Włochy. Rząd włoski przedstawił budżet ze znacznym deficytem. Biurokraci z Brukseli nie są z tego zadowoleni. Podobnie być może Niemcy. Wielka Brytania potrafi się dogadać z Unią Europejską w temacie Brexitu. Grecy na przykład chcą reparacji wojennych od Niemiec. Bardzo wiele ryzyk, bardzo wiele ryzyk. Ostatnio wybory w Bawarii i przegrana CSU, co może podważyć nawet przywództwo Angeli Merkel w CDU. Skąd takie nawarstwienie napięć w Unii Europejskiej? Myślę, że to naturalny proces historyczny, bo unijny establishment tłumił przez lata dążenia poszczególnych krajów, narodów do zwiększenia swojej suwerenności czy utrzymania swojej suwerenności. I to, co w tej chwili obserwujemy, to reakcja, czy może kontrreakcja na pewne działania właśnie unijnego establishmentu, tej eurokracji, lub też struktur unijnych, które stawały się pasami transmisyjnymi największych, a może mówiąc precyzyjnie, dwóch największych państw Unii Europejskiej, czyli Niemiec i Francji. I poszczególne społeczeństwa, poszczególne kraje, widząc, że tak naprawdę idea europejska stała się pewnym instrumentem w rękach Berlina, Paryża czy Brukseli, reaguje wyborami, wynikami wyborów. Zwracam uwagę, że formacja może najbardziej zaangażowana w euroentuzjazm i w niewidzenie problemów, czyli socjaliści, oddali władzę, współrządzili w Holandii, już nie współrządzą, rządzili w Austrii, nie rządzą, rządzili w Niemczech, dalej współrządzą, ale uzyskali najgorszy wynik II wojny światowej, oddali władzę w Czechach, oddali władzę we Włoszech. To nieustające pasmo klęsk poza Hiszpanią lewicy zachodnioeuropejskiej. Natomiast generalnie tracą ugrupowania establishmentowe, paradoksalnie, uwaga, może poza liberałami, którym w sukurs przyszedł prezydent Francji Emmanuel Macron, zawierając mniej lub bardziej taktyczny alians z premierem Holandii Markiem Rutte. I tutaj, o ile jestem pewien, że socjaliści w wyborach europejskich w maju przyszłego roku dostaną potworne lanie, na pewno zmniejszy się ilość szabel, mandatów chadecji Europejskiej Partii Ludowej. O tyle, gdy chodzi o liberałów, myślę, że pozostaną na obecnym poziomie lub nawet zwiększą stan posiadania. Natomiast na pewno zwiększą stan posiadania konserwatyści, tradycjonaliści, eurosceptycy, euronegatywiści, euroraliści. Chciałbym wrócić do początku pana wypowiedzi. Wymienił pan trzy stolice: Paryż, Berlin, Bruksela. Czy jednak nie jest to mit i swojego rodzaju bajka, że jest ten wspólny silnik francusko-niemiecki? Bo przecież Emmanuel Macron, prezydent Francji, przedstawia swój projekt Europy, który jest zupełnie sprzeczny z projektem Angeli Merkel. Emmanuel Macron chce wspólnego budżetu i odpowiedzialności Niemiec za długi wygenerowane w Unii Europejskiej. Angela Merkel mówi nie. Nie zgadza się nawet na Unię Bankową. Boi się tych długów wygenerowanych na przykład przez Włochy czy Francję. Czyli jest tutaj sprzeczność. Czy to nie jest przypadkiem mit, którym możemy włożyć między bajki i być może mamy do czynienia już tylko z hegemonią Niemiec?
Nie. Otóż oczywiście można powiedzieć jednym zdaniem tak, Francja jest dużo bardziej federalistyczna, dużo bardziej wierząca, że Unia to panaceum na wszystkie problemy. Niemcy są bardziej pragmatyczne, a władze niemieckie chodzą po ziemi. I tutaj widać wyraźnie, że ma pan rację, jest dwugłos. Natomiast generalnie możemy mówić o tandemie paryżsko-berlińskim bardziej obecnie, uwaga, niż za czasów pana prezydenta Hollande'a. Wtedy, co może być paradoksem, mimo że Hollande jest politykiem, był politykiem dużo bardziej doświadczonym niż debiutant, najmłodszy prezydent europejski Macron, Hollande w zasadzie, inaczej niż jego poprzednik centroprawicowy Nicolas Sarkozy, on w zasadzie stał się w pewnym sensie klientem Niemiec, pełnił w tym układzie francusko-niemieckim rolę młodszego braciszka Frau Kanzlerin, pani Merkel. Sarkozy zupełnie nie, i również Macron jako krytykuje bardzo. Uważam, że jest to polityk bardzo często antypolski. Uważam, że jego wizja, taka ideologiczna wizja Europy federalistycznej, Stanów Zjednoczonych Europy, jest dla niepodległości, także mojego kraju, naszego kraju, jest nie do przyjęcia. I tą niepodległość zwalcza. Jest szkodnikiem. Ale muszę przyznać, że w tych relacjach niemiecko-francuskich on odrobił, przynajmniej częściowo, to, co Hollande stracił, że pozycja Paryża w tej chwili jest silniejsza w relacjach z Berlinem niż była wcześniej. Mówię o tym, ponieważ ja uważam, że teza, że jest niemiecka dominacja, to jest teza i słuszna, i niesłuszna. Słuszna w tym sensie, że Niemcy mają poczucie siły ekonomicznej, politycznej, mają poczucie bardzo mocnego przełożenia w Brukseli, że Komisja Europejska jest otwarta na argumenty i wpływy Berlina. Ale z drugiej strony sami Niemcy bardzo narzekają, że w tym ich małżeństwie z rozsądku z Paryżem, Francuzi są bardziej aktywni, są w większym stopniu beneficjentami Zjednoczonej Europy, że to Francuzi tą integrację europejską wygrywają bardziej dla siebie niż Niemcy dla siebie. I to jest pewien fakt. Natomiast myślę też, że oba kraje bardzo siebie wspierają na tym wspólnym establishmentowym froncie kontra ruchom właśnie antyestablishmentowym, ruchom eurosceptycznym, euronegatywistycznym, eurorealistycznym. Może nieco inaczej. Emmanuel Macron jest w poważnych kłopotach w swoim kraju. Ma bardzo niskie notowania, a także ostatnio podjął taki desperacki krok zmiany w rządzie. Pozycja Angeli Merkel też nie jest silniejsza, raczej słabnie. Czy możemy jeszcze mówić o duecie Merkel-Macron, czy być może już wkrótce, na przykład po wyborach europejskich, ten duet przywódców przejdzie do historii? Oczywiście. Może dodam, jaki może być kształt przyszłej Europy? Wydaje się, że Macron wzorem Hollande'a bądź się nie zdecyduje na kandydowanie w prezydencji następnych, bądź je przegra. I centroprawica, republikanie francuscy odrabiają straty. Natomiast pani kanclerz Merkel, która jest politykiem bardzo doświadczonym i, powiedziałbym, bardzo sprytnym, myślę, że o ile Macron znajdzie się w pewnej próżni politycznej, według mnie, nie wiem, może zostanie szefem międzynarodówki liberalnej, o tyle pani Merkel, myślę, że bardzo poważnie nie tylko myśli, ale też czyni działania, aby nawet nie kończąc swojej czwartej kadencji jako kanclerza Republiki Federalnej, aby zostać pierwszą kobietą w historii, która została przewodniczącą Komisji Europejskiej, jednocześnie drugim obywatelem Niemiec,
pół wieku po Walterze Hallsteinie, tym legendarnym pierwszym przewodniczącym Komisji Europejskiej i pierwszym Niemcu, no, Luksemburg miał trzech przewodniczących Komisji Europejskiej, łącznie z Junckerem. Niemcy miały tylko jednego. I to takie poczucie niemieckiej siły sprowadza się do tego, że Niemcy wyrzucają do kosza na śmieci, poubelle, jakby to powiedzieli Francuzi, wyrzucają taką zasadę, że Niemcom wolno mniej. Nie, oni już, ponieważ mają poczucie pewnej, no, bardzo istotnego wpływu, nie chcę być dominacji, istotnego wpływu na bieg wydarzeń politycznych w Unii Europejskiej, chcą już wprost jakby sformalizować te wpływy, walcząc o funkcję szefa Komisji Europejskiej na co najmniej 5 lat. A co do Macrona, to bym powiedział, takiego szumowania użył tego, które pana pewnie zaskoczy, ja obserwuję rusyfikację polityki francuskiej w tym oto sensie, że zawsze jak Rosja od wieków miała kłopoty wewnętrzne, to uciekała w kierunku polityki imperialnej, zagranicznej, zewnętrznej, aby zrekompensować swoim obywatelom fakt, że są jakieś problemy wewnętrzne, no to tym bardziej mogą być dumni z tego, że Rosja jest ofensywna. Macron mi podobnie, to znaczy Macron ma niesamowite problemy społeczne, strajki, demonstracje, ma gorsze sondaże niż Hollande, który wydawało się, to jest nieprawdopodobne. I co robi? No właśnie wymądrza się na tematy europejskie, międzynarodowe, stara się być tym katonem, który pokazuje kierunek dla Zjednoczonej Europy. No nie możemy, wywiad nie może być bez spraw polskich i naszego regionu. Niemcy, Nord Stream, z drugiej strony, może nie z drugiej strony, ale obok, Trójmorze, integracja w ramach Trójmorza, projekty infrastrukturalne na osi północ-południe, bezpieczeństwo energetyczne, Baltic Pipe, gazoport w Świnoujściu, dzisiaj kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi na dostawę gazu. Jeśli być może w skali Unii nie możemy mówić o hegemonii, to jednak jeśli chodzi o nasz region, to Niemcy chciały pełnić tą rolę, nazwijmy to, ponieważ kanclerz Merkel, matki wschodniej Europy. Chciały, pewnie dalej chcą i będą chcieć, ale uważam, że tutaj trzeba uczciwie powiedzieć, jest regres. Jest poważny regres, gdy chodzi o wpływ Niemiec w regionie. Wynika to z dwóch powodów. Oba wydarzyły się w ostatnich 3 latach. Po pierwsze, zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Dudy w Polsce oznaczało mocne inwestycje obozu władzy Rzeczypospolitej w relacje sąsiedzkie, a więc nadanie realnego kształtu tej dotychczas, no, dosyć, powiedziałbym, retorycznej figurze V4, czyli Grupy Wyszehradzkiej. Państwa takie jak Polska, Czechy, Słowacja i Węgry zrozumiały, że w interesie każdego z tych państw leży bliska współpraca i prezentowanie jednego frontu, nawet jeżeli różnimy się w różnych sprawach. I będziemy się różnić, bo to jest normalne, wobec Brukseli, a także wobec Niemiec. Czy w takim razie nie na miejscu jest pytanie, że to już jest pora, żeby zacząć myśleć o tworzeniu polskiego lobby w przyszłym Parlamencie Europejskim? Po wyborach europejskich? No, na pewno tak. Te wybory europejskie będą ważne, bo one na pewno zmienią w jakiejś mierze Komisję Europejską, ale to jest zależne od wyborów, a nie we wszystkich krajach wybory, w krajach członkowskich Unii wybory były, więc to będzie taka, nowa Komisja Europejska będzie taką dziwną mieszanką tych zasiedziałych komisarzy, czy też przedstawiciele krajów, które miały wybory 4 lata temu i są bardzo tacy, no, wciąż establishmentowi, z konfrontacji wyborczej z tym, no, nową Europą w czasie wiosny ludów, gdzie poszczególne kraje, no, zaczynają mieć dosyć Brukseli. Skoro o wyborach mowa, no to mamy za chwilę wybory samorządowe w Polsce, bo wybory europejskie dopiero koniec maja, ostatnia niedziela maja. I tutaj proszę wybaczyć, że trochę się zamienię z panem rolami. Ja mam pytanie, w jakiej dzielnicy Warszawy pan mieszka? Ja mieszkam w Aninie.
To jest Wawer. Wawer. No cóż, w takim razie życzę, aby w tych wyborach, które są częścią oczywiście wyborów samorządowych w Polsce, a te są ważne z punktu widzenia wyborów i parlamentarnych, i europejskich, żebyśmy w przyszłości spotykali się także przy tym stole, ale żebym rozmawiał z radnym, panie redaktorze, bo wiem, że pan takie aspiracje ma i myślę, że byłoby rzeczą ciekawą, aby pańska gmina dzięki panu miała też lepsze kontakty międzynarodowe. Panie pośle, bardzo dziękuję. Co mogę powiedzieć? Bardzo dziękuję za pana rekomendację. Dziękuję bardzo. Do widzenia.